Siemanko, ja jestem Milan. Witam Was w moim ostatnim filmiku związany z Świat według zombie. Prawdopodobnie jutro gra ma być wyłączona. Mamy 28 lipca. Jutro mają wyłączyć, czyli 29. Na forum piszą, że ta gra ma być wyłączona. Nie wiem, czy tak będzie. Niektórzy mówią, że to są ploty. No ale zobaczymy. Pokażę Wam na grupie Świat według zombie, jak jest napisane. Tylko znajdę jeszcze. Chyba będzie to. O tak, to jest to. No i jest tu wszystko wyraźnie napisane. Drodzy gracze, dziękujemy Wam za wspaniałe wspólne, za wspaniały wspólnie spędzony czas. Razem wykonaliśmy wiele zadań i rozbudowaliśmy nasze osiedla. Niestety zmuszeni jesteśmy poinformować, że gra Świat według zombie niedługo zostanie zamknięta. Płatności w grze już zostały wyłączone. Właśnie, że nieprawda, nie są wyłączone, bo ja sprawdzałem, ale dobra, czytam dalej. Zaś serwery przestały działać. 29.07.2016, czyli jutro. Zobaczymy. Zapraszamy wszystkich do spędzenia czasu na innej naszej grze. Na pewno, nie będę grał nic innego. Jak tylko mam grać, to tylko Świat Zombie i Happy Harvest. Happy Harvest gram 5 lat i Świat Zombie też gram 5 lat. W zasadzie od początku gram, odkąd te gry powstały. No ale dobra, wchodzimy na mój profil w Świat według Zombie. I chcę się Wam po prostu pokazać, pochwalić, co przez 5 lat zdziałałem w tej grze. Jestem królewsko rozbudowany, masakrycznie po prostu. Wszystko Wam pokażę. Jak widzicie, na start 104 zombie dolców mam, ale mógłbym mieć bardzo dużo więcej, tylko musiałbym kolekcję sobie powymieniać i tam na przykład za takie gazety wymienić zombie dolce też bym mógł, ale o tym nie będę teraz gadał. Tak to wygląda u mnie. Troszkę sobie jeszcze tu ogarnąłem, ale nie do końca. Pokażę to wszystko na filmie teraz, jak będę ogarniał. To jest moja główna wyspa. Ale najpierw sobie po prostu ogarnę trochę tę wyspę, a potem Wam pokażę wszystko powoli. Jak, co i jak ten... No, robiłem budynki, jak postawiałem itd. Na razie poczekam, żeby mi pozbierali marakas, chyba to się mówi, marakas, tak, mam, o tak u mnie wygląda, bo tu teraz to się znajdujemy, jesteśmy pod ziemią i co, mam praktycznie wszystkie tutaj, bo to te wszystkie nasiona tylko można w podziemi zasadzać, ich się nie da na głównej, bo jesteśmy teraz w podziemiach, ja Wam pokażę, marmurowa jaskinia, jesteśmy tutaj, tylko te właśnie można sadzić na tych polach. I tutaj też na innych wyspach można podziemnych zasadzić. Tu chyba można świetnik, czy tutaj. To jest nowa wyspa, jak co, potem pokażę Wam. Do tej to zaraz dojdziemy, Łysa Góra. Najpierw poczekam, żeby pozbierali mi marakas. A za ten czas najwyżej sobie poprzyjmuję prezenty od znajomych. Głównie też nagrywam dlatego ten filmik, żeby mieć po prostu pamiątkę, ile przez 5 lat zdziałałem po prostu na tej grze, bo grać 5 lat w to, w dzień, minimum po 4-5 godzin spędzałem na tej grze, no chyba, że nie było co robić, nie było żadnych planów na wieczór, to nawet czasami zdarzało mi się całymi dniami siedzieć, tu nie wiem, różne, tu jest mnóstwo rzeczy, można kopać, kolekcje, materiały zdobywać, o takie różne rzeczy, zbierać plony. Ale Wam mówię, czasami tak zdarzało się, że nawet całymi dniami na tym siedziałem i sobie grałem w to po prostu. Bardzo lubię tą grę, będzie mi ją szkoda, jak ją usuną. Nie wiem, będzie do dupy. Najbardziej będzie mnie po prostu bolało to, że tyle lat poszło się jebać za przeproszeniem, bo no chciałbym zobaczyć, ile ja na tej grze spędziłem czasu. Nie wiem, chyba się tego nie da zrobić. A jakbyście może wiedzieli, to napiszcie najwyżej w komentarzu. Ale co mam, czytałem przed chwilą na grupie Świat według zombie, że płatności zostały niby wyłączone. No to właśnie to coś tu mi nie gra, coś tu śmierdzi, bo jak widać płatności dalej są tutaj.
Na przykład, nie wiem, wysyłasz SMS-a i masz 10 zombidoców. Można oczywiście mieć nawet 1000 zombidoców, ale wiadomo, że będziesz musiał więcej zapłacić. Ale niby piszą, że płatności są wyłączone, a tu pokazuje, że jednak nie są, więc może to jest po prostu jakaś plotka. Wiem, że po prostu dużo graczy pisze na tym, jak wysyła prezenty, że już się żegnają, że to już jest koniec gry. No nie wiem, zobaczymy. Jutro się wszystko okaże. Ja specjalnie będę dzisiaj siedział do północy i czekał. Do 00:00 będę czekał, czy serwery wyłączą, czy nie. Zobaczymy. A jak nie wyłączą, to ten, kto wymyślił tą plotkę, to ja powiem szybko. On jest, kurwa, chory psychicznie. Tak jest, chory psychicznie, bo młody człowiek by na to nie wpadł. A dużo graczy się po prostu wkręciło w to. Ja się nie wypowiadam publicznie na ten temat. Ja po prostu gram, dopóki jest gra. Ale no, mówię wam, stwierdziłem, że nagram sobie ten filmik pamiątkowy w razie W. Jak co, ja na pewno go nie wrzucę dzisiaj. Jak go wrzucę, to wrzucę go, jak gra przestanie istnieć. Jak po prostu gra będzie dalej funkcjonowała, to po prostu usunę ten filmik, co go nagrywam w tej chwili. No zobaczymy, zobaczymy. Bardzo to jest ciekawe. Dobra, poogarniam sobie trochę tutaj rzeczy. A potem wam pokażę wszystkie moje wyspy. Chciałbym to zrobić w dwóch filmikach. Po minimum 20 minut. Czyli part pierwszy i part drugi. Chciałbym to tak nagrać sobie. Tutaj już prezenty odbierałem. Od teraz takie przez miesiąc było codziennie przygody Dona Sancheza. Dzisiaj jest 28. Ostatnia chyba misja, bo pamiętam, że 29 sierpnia właśnie weszły te i codziennie było przez 24 godziny zrobić zadanie i się dostawało na przykład dwa te takie bilety. Tu akurat dzisiaj dali zombidolce i orzechy z kolekcji szmaragdowej. Chyba. Zaraz zobaczę, bo już nawet nie pamiętam. Tak, to była szmaragdowa kolekcja. Jeszcze zostało mi 10 godzin i 45 minut do zrobienia tego zadania. Może pokażę wam na tym filmie, jak to ten zrobiłem. O, sami zobaczcie, już ktoś tu napisał. Jutro wyłączają grę. Piszę na forum, wszędzie tyle grania w dupę. Szlak trafi. No kolego, ja ci powiem tak, rozumiem twój ból, jak najbardziej rozumiem, bo ja też jestem wściekły, ale ja liczę po prostu na to, że to jest kurwa głupia wkręta zrobiona przez jakiegoś pojeba, który zrobił taką kurwa głupotę. Sorry, że tak przekinam, ale jestem wściekły, choć staram się tego nie pokazywać. No wiecie, jakbyście grali przez 5 lat w to, to byście zrozumiali ból graczy. No chyba, że sami gracie, to wypowiadajcie się w komentarzach, jak najbardziej, nie? Dobra, okej, okay, no to w sumie teraz polosujemy sobie w ruletkach. Później jeszcze muszę pozbierać rybakom, ale to może jeszcze zrobię na nagraniu. Trochę mam do zbierania, bo na wyspach dużo jest rybaków, mam. No, myślałem, że trafi kufer pirata, ale pewnie nie siadło. Dobra, jedziemy z koksem. Trochę mam do klikania, nie powiem. To wszystko budowałem. Ja wam pokażę później, jak wyglądały wyspy, jak się zaczynało grać. Po prostu tutaj była wyspa zarośnięta drzewami. Ktoś prezent wysłał mi. Flaga pacyfistów. Oh my god, to będę do jutra klikał. Nie, no do jutra nie śmieję, ale jest trochę tego klikania. Ale fajne tu rzeczy można wylosować. Wiadomo, każda inna flaga. Można inne rzeczy wylosować. Jak widzicie, mam Polski, Wielkiej Brytanii, Korei. Co to? Pacyfistów mam, szmaragdową mam, Hiszpanii mam, Kanady, Europy, Francji. Tutaj mam takie pirata czarnego, nie wiem co to jest, ale mniejsza z tym. Tutaj jeszcze mam pełno innych ruletek. Miłość słonika. Miłość słonika. Słoika. Słonika. Słoika. Miłość słoika. Miłość słonika. Zawsze mówiłem słoika, nie wiem dlaczego.
Dobra, tutaj już chyba losowałem. Tak, tu już losowane wszystko było, ale wolę się tak zawsze też upewnić. Tu jeszcze mam flagę Austrii, niedawno dodana do tej gry. Zastanawiam się, dlaczego na przykład nie ma flagi Rusków, czy tam, nie wiem, Niemiec. Na przykład ja gram też na poradniku, bo ja mam taki poradnik rosyjski, bo to ogólnie Świat Zombie to jest rosyjska gra. I tam właśnie widziałem, że w Rosji mają jeszcze flagi Niemiec, swoją, rosyjską mają, u nas tego nie ma. Nie wiem dlaczego, ale tak jest zajebiście. W ogóle tak mi się kurwa podoba klimat tej gry, że masakra. Dobra, idziemy na kolejną wyspę klikać w kolejne ruletki. Tutaj chyba losowałem już, tak, tutaj już było wszystko losowane. Idziemy na alfa. Tutaj też troszkę mam tych wysp, znaczy ruletek, wysp owszem mam. Jak powiem wam, jak zaczynacie grać w zombie, każda wyspa jest zamknięta. Wy musicie po prostu robić sobie misje i te wyspy wam się będą odblokowywały. Wiadomo, jak wejdziecie na wyspę, zanim chcecie wejść na wyspę, to musicie zbudować przystań, a jak już zbudujecie przystań, wchodzicie na tą wyspę i jest pełno drzew. No i wtedy, nie wiem, jak ktoś ma dużo różdżek, masz limit 500 przez cały dzień, to możesz sobie po prostu czarować w te drzewa i ucina. A jak na przykład nie masz różdżek, to wysyłasz drwali. Wysyłasz po prostu drwali do pracy i oni ci już tną różdżkami, wiadomo, będzie szybciej. Ja wam potem wszystko pokażę w tym drugim filmiku, gdzie i co kupujecie. Na razie po prostu ogarniam sobie wyspę, tak na co dzień moja robota wygląda, czyli zbieranie plonów, to już sobie pozbierałem przed nagrywaniem, zbieranie plonów, losowanie we flagach i co, no to wiadomo, jak są misje, to robię sobie misje. A co, zbieram rybakom wiaderka i w sumie tak, jak nie ma misji, to tak powiem, tylko tyle na tej grze zostaje. No i chyba że chcę, to sobie kopię jakieś kolekcje tam, nie, łopatami, super łopaty to tak się nazywa. O, i gotuję, dużo mogę gotować, to sobie już posadziłem przed nagrywaniem, aktualnie gotują mi kucharze rosiczkę na oczach. Zostało do pierwszego gotowania 52 minuty. Dobra, tutaj już sobie widzę, że polosowałem. Wejdźmy jeszcze tutaj, mam jednego. Posąg zombiedona. Dobra, i co jeszcze? O, tutaj mam już sporo flag, ruchoma wyspa. Flaga Włochów. Tam mam dalej flagę Brazylii. O, jedną pominąłem, już do niej wracam. Więc wam mówię, jak co, jak jednak grę usunę, to ten filmik wstawię na YouTube'a. Jak gra będzie dalej funkcjonowała, to będę śmiał na forum, że jakiś idiota się trafił i plotkę puścił, że grę mają wyłączać 29 lipca. Nie wiem, ja powiem tak, nie ma co się też martwić na zapas, zobaczymy jak to będzie, bo mówię wam, tam jak wam czytałem na początku filmiku na stronie, znaczy no na stronie, na grupie zombie, że płatności niby są już wyłączone, a w grze nadal są, więc no tutaj jest duży znak zapytania, bo od razu jak ja sprawdziłem to, to od razu pierwsze myślenie, że ktoś nas w chuja robi. I to jest duże prawdopodobieństwo, że tak może być. No nie wiem, zobaczymy. Na razie się tym nie przejmuję. Dopóki gra hula, to gram. Jak usuną, no to kilka dni będę przeżywał, ale myślę, że z czasem przejdzie. Tylko przecież, kurde, głupia gra jest. No ale trochę się orobiłem, no nie powiem. Ja tą grę to taką zajawkę złapam od kuzyna, bo mój kuzyn w to zaczął grać. Aktualnie już nie gra w to. Dobry rok. A ja nadal ciągnę, bo jakoś w tej grze coś czuję takiego, że no przynajmniej w moim przypadku mi się ta gra nie nudzi, bo albo coś dodają nowego, jakieś budynki, znaczy no budynki mało, ale zadania dają często jakieś fajne i ciekawe, za które można fajne rzeczy dostać, nagrody. Dobra, no to tutaj w sumie już ogarnąłem, no chodźmy do kasyna, o, w kasyno sobie pogramy. O, ktoś dzwoni. Sorry.
Sorry za tą pauzę, ale telefon właśnie mi teraz dzwonił podczas nagrywania. Koleżanka dzwoniła. Ale dobra, idziemy dalej. Losujemy w kasynach. Tu jest właśnie tak do dukę, o, przesadziłem. Przegrałem. To jak co wiadomość z Messengera. Ma jakąś sprawę, widzę, ale to teraz nie mogę, bo jestem w trakcie nagrywania. Zobaczymy. O co chodzi w kasynie? W kasynie głównie chodzi po prostu, że można. Jak się ma 25 żetonów, idzie się do takiego automatu i można wygrać na przykład 30 zombie dolców. O, teraz akurat przegrałem, bo dałem za dużo, on wygrał. A dajmy od razu 15. 21, wygrałem. Tak, i widzicie, teraz mam 30 tych żetonów. I teraz puszczam za 25 i jak wygram, to będę miał ponad 20. O, i wygrałem. Mam 55 żetonów i pokażę wam, na czym haczyk polega. Haczyk polega na tym, że idę do automatu, on się dokładnie nazywa Złota Czaszka i mogę wygrać 30 zombie dolców. Zobaczmy. Choć wiem, że nie siadnie, już wiem o tym, że nie siadło, bo bym mi od razu tutaj przybył. Ale patrzcie tu, jak mało brakowało! Ja pierdziele, 30 zombie dolców bym dostał. Fucking shit. Jakby tylko o jedno skoczyło. Kurwa mać. Ale dwa razy mi się udało już wygrać. Ale to naprawdę mieć trzeba szczęście zajebiste. Dobra, chodźmy dalej losować. Dobra, to tu nie, to tu już nie ma sensu grać. Od razu dam, żeby przegrać. 28. Nie, żeby wygrać, muszę mieć 21, a on musi mieć 19. Albo jak będzie miał 21, to wiadomo, remis. Tu specjalnie przegram. Chodźmy do następnego kasyna. Aha, tutaj już losowanie robiłem. Chodźmy do trzeciego. Dobra. Ciach. O, i wygrał, bo miał 19, a miałem 18 i przegrałem. Ale masakra. Jedno i by było 30 zombie dolców za free. Jaki żal. No i wygrałem. I dobra, i kolejne za 5. Jak teraz wygram, dam za 25. Jak wygram za 25, to mi mnoży do 50 i mogę robić kolejne losowanie. Myślę, że rozumiecie. O, i wygrałem. No i zajebiście. I za 25 dam więcej. 20. 19. No i zajebiście. I wygrałem. Okej, wygrałem. Robimy kolejne losowanie w kasynie. Może teraz by tak siadło te 30 zombie dolców. Ale by były jaja. Nie, nie siadło, bo by mi to od razu wskoczyło. No ale powiem wam, że też dużo nie brakło, bo tym razem tylko o 2 przeskoczyło. Jakbym tu trafił, kurde. No dobra, i chodźmy dalej. Wyspa Bestii. To się te kasynami na Wyspa Bestii znajdują. Dobra, tu już robiłem losowanie, tutaj również. Chodźmy do tego. O, wygrałem. O, dawno mi tak nie siadało, wam powiem. Wygrałem. I teraz za 25. Tak myślałem, że on wyskoczy. Właśnie tu jest taki bug troszkę w grze, bo właśnie jak tak mnoży się dużo tych żetonów, to wyskakuje błąd. To nie tylko u mnie, tylko wszędzie tak jest. To po prostu jest błąd w grze, ale to tam czasami tak wyskoczy, to się nic nie stanie. Zawsze tak było, odkąd pamiętam. Okej, róbmy losowanie, znaczy no, walkę. O, i przegrałem, bo dałem za dużo. Ale nic się nie stało. I przegrałem. O, wygrałem. Zobaczymy, czy teraz siadnie. Dam dość. I przegrałem. I chyba błąd wyskoczy, tak myślałem, bo za dużo żetonów wskoczyło. Dobra, jeszcze tak minutę nagram ten filmik i będę zaczynał nagrywać drugi. Pożegnalny prawdopodobnie świat według zombie. Wygrałem. Oj. Za 5 muszę dać, potem za 25 wygrałem. I pewnie błąd wyskoczy. A, jednak nie. Nie wiem, czy dać dość, czy więcej. Dam. Przegrałem. To szkoda grać już w tym. Chodźmy tutaj, może tutaj się poszczęści. Przegrałem.
Wygrałem. Przegrałem. Dam od razu za 15. Może teraz siadnie, to od razu więcej będę miał tych żetonów. I wygrałem, proszę państwa. I za 25. Przegrałem. Pośpieszyłem się niepotrzebnie. I dam od razu tutaj przegrać, bo tu nie ma już sensu grać za 5. Dobra, i tak. No i przegrałem. Dobra, moi drodzy, zapraszam was na filmik drugi. Ja kończę. Do zobaczenia.